Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę cudowną niedzielę zesłania Ducha Świętego, tak bardzo wyczekiwaną przez Kościół, szczególnie w tym trudnym okresie, jednym pewnie z najtrudniejszych, jaki w ostatnich latach przyszło wspólnocie Kościoła przeżywać. I oto dzisiaj otrzymujemy największy dar zmartwychwstałego, otrzymujemy dar Ducha Świętego. Ale dokonuje się to w dwóch bardzo jakby kontekstach, które są nieprawdopodobne. Znaczy, pierwszy to ten, że w ogóle przed uczniami staje Chrystus. Chrystus, który pokonał się śmierć, dokonał niemożliwego, zmartwychwstał i na dowód tego pokazał uczniom swoje rany, miejsce po gwoździach. A dwa, drugie niemożliwe to to, że przeszedł przez drzwi zamknięte. I to jest, myślę, rzecz, która się nie zmienia. To znaczy, dar Ducha Świętego zostaje udzielony Kościołowi w kontekstach, które po ludzku są niemożliwe, nieprawdopodobne. Dar Ducha Świętego jest udzielany Kościołowi w sytuacjach, które po ludzku wydają się nieprawdopodobne, niemożliwe. Ale po co jest udzielany? Jezus mówi to bardzo wyraźnie. Szalom, szalom aleichem, pokój wam. Ten dar Ducha Świętego i jego misja to misja pokoju. Pamiętacie, że kilka dni temu mówiliśmy o tej misji pokoju, szalom aleichem, że jest ona w pierwszej kolejności pokojem, który daje mojemu bratu, a w drugiej pokój, który przynoszę do wspólnoty. I myślę, że w tym czasie, kiedy świat leczy rany po tym trudnym okresie, który za nami, daj Boże, że z niego już wychodzimy, to Jezus mówi dokładnie to: pokój wam. Ale co więcej, mówi do wspólnoty Kościoła: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ten pokój nie jest tylko dla was, ale idźcie z nim na cały świat. Dar Ducha Świętego, który udzieliłem dzisiaj, nie jest tylko dla Kościoła, ale jest darem dla całego świata. A pokój serca, który daje, jest tak naprawdę pragnieniem każdego człowieka, bez względu na to nawet, czy jest ochrzczony, czy nie. Każdy tego wewnętrznego pokoju, który jest darem Bożym, bardzo, bardzo pragnie. Rozgadałem się trochę, kochani, ale cóż, piękny dzień, piękna uroczystość, piękne wydarzenie, bo to dzisiaj właśnie staje przed nami Jezus, pomimo niemożliwego, pomimo drzwi zamkniętych, pomimo wydarzeń ostatnich dni, tygodni, miesięcy, i mówi: pokój wam, weźmijcie Ducha Świętego, przyjmijcie to tchnienie. I niech ten Duch Święty z tym błogosławieństwem na nas dzisiaj stąpi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrej niedzieli.